Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu. Ja jako przedstawiciel D-Linka powiem jeszcze parę słów na początku. Jestem odpowiedzialna w Polsce za rynek telko i ISP. Współpracuję między innymi bardzo mocno z SGT, stąd SGT się pojawiło tutaj u nas we współpracy na dzisiejszej naszej prezentacji. To najpierw poproszę jeszcze o wcześniejszy slajd. Okay. Parę słów na temat D-Linka i tego, co jest w tej chwili i dokąd zmierzamy. Tak sobie po powrocie z wakacji w tym roku, zdjęcie, które obrazuje, że na świecie też są takie miejsca w styczniu i można w styczniu tak sobie funkcjonować, tak mi przyszło na myśl, że tak naprawdę co zrobić i w którym kierunku iść, żebyśmy mogli sobie siedzieć właśnie w takich miejscach, zamiast siedzieć w tym mrozie po minus 30 stopni i zasypani gdzieś tam śniegiem po uszy. Do którą stronę chce iść D-Link? Przede wszystkim celem na ten rok moim i całej firmy, moich inżynierów, którzy niestety nie są obecni, jest stworzenie modelu sieci takiej, który pozwala na przekazywanie, na przekaz IPTV, na telewizję, na to, żeby te sieci były sprawnie zarządzane. W związku z czym postanowiłam zebrać doświadczenia z całego rynku. Jest to rynek związany chociażby z SGT, rynek związany z KIKE, dostawcy telekomunikacyjni, dostawcy internetu. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika jedno. Ilość sieci, która jest w Polsce i różnorodność jest tak niesamowita, że warto byłoby to wszystko zebrać i poprzez efekt synergii pokazać, w jaki sposób można zbudować w oparciu o to, co się ma, te zasoby, które się ma, sieć, która będzie bardzo dobrze przenosić multicasty, gdzie to wszystko będzie bardzo dobrze współpracować. Oczywiście nie mówię, że nie pojawią się problemy. Problemy zawsze są i będą, ze względu na to, że nasze sieci są bardzo różnorodne, w różny sposób są implementowane, w różny sposób są konfigurowane urządzenia. Te urządzenia są bardzo zróżnicowane. Natomiast jest jedno, nie boimy się mówić jako D-Link o tym, że coś nie działa. Bo tak naprawdę to są tylko urządzenia i nie ma fizycznej możliwości, żeby wszystko zawsze działało i zawsze było idealnie. Ale jedno, co mogę zapewnić, to to, że będziemy dokładać wszelkich starań, żeby to wszystko działało coraz lepiej i żebyśmy coraz częściej mogli sobie siedzieć w takich miejscach, zamiast gdzieś siedzieć właśnie w śniegu po uszy i w mrozie minus 30 stopni. No chyba, że ktoś lubi i na nartach, to wtedy też. W związku z czym zaproszony został tutaj do współpracy między innymi firma Comnet, która jest przedstawicielem SGT. Jak również chciałabym poprosić tutaj gościa specjalnego, Bartka Czardybona, który jest prezesem SGT. Bartek powie parę słów na temat SGT, a następnie A następnie oddamy głos Łukaszowi, który opowie, jak to tak naprawdę w praktyce wygląda i z czym się można spotkać. Dziękuję. Dziękuję Agacie za wprowadzenie. Witam, Bartek Czardybon, SGT. Ja chciałem powiedzieć, co my tutaj, dlaczego tu jesteśmy i co tu robimy. SGT powstała jako spółka założona przez operatorów ostatniej mili, którzy chcieli wdrażać usługi telewizyjne na swoich sieciach zbudowanych w technologii ethernetowej, w technologiach ethernetowych. I obecnie współpracujemy z przeszło 50 takich operatorów, co jest dla nas bardzo dużą przyjemnością, no i wyzwaniem. I to, że jest D-Link, to oczywiście nam bardzo, bardzo w tym pomaga, bo tutaj jakby firma zdecydowała się znalazła tutaj jakiś rynek w tej części operatorów, w tym segmencie, no a ci operatorzy znaleźli jakieś tam oparcie. Jednym z takich operatorów, z tych 50 operatorów jest firma Comnet, która jest jednym z najwcześniejszych, jak to się mówi, early adopters tej technologii IPTV, w oparciu właśnie o urządzenie D-Linka. Jest jedną z firm, która najdynamiczniej wprowadza nasze usługi. No i chyba sobie z tym jako jedna, jest jedną z takich, które sobie najlepiej z tym radzi. Także dlatego też poprosiliśmy firmę Comnet, Adama Raka, który tam na końcu siedzi, i Łukasza,
jego najlepszego inżyniera o to, żeby, żeby nam tutaj o tym opowiedział. No mam nadzieję, że Państwu się to do czegoś przyda, a do współpracy ze SGD zapraszamy, tam jest nasze, jakieś stanowisko. Dziękuję. Weź mikrofon. Witam jeszcze raz. Jestem jak Łukasz Nierychło i tak jak powiedział mój przedmówca, jestem inżynierem w firmie Comnet. Firma Comnet ma swoją siedzibę w Katowicach i działamy również w Katowicach. Ja zaraz opowiem króciutko, na czym prezentacja będzie polegała. Opowiem, gdzie świadczymy usługi, jakich konkretnie urządzeń D-Linka używamy. Prześledzimy drogę multicastów od firmy SGT do set-top boxa klienta. Zwrócę uwagę na PIM router na brzegu sieci. Jak przerzucamy internet poprzez agregację w sieci, gdzie korzystamy już typowo z przełączników D-Linka. Jak wygląda u nas konfiguracja, jak sprawują się przełączniki w akcesie, czyli akcesowe, o. I jakie stosujemy urządzenia typu Residential Gateway. Korzystamy z DIRA 100, jest to produkt D-Linka również oczywiście i na co należy zwrócić uwagę przy konfigurowaniu tego urządzenia. To urządzenie stosujemy zarówno dla usługi multiroom, gdzie klient może mieć więcej niż jeden box, jak i gdy klient posiada usługę i internet, i telewizję. Jesteśmy firmą działającą w Katowicach. Musimy bardzo intensywnie konkurować z firmą UPC, która ma tam swoją infrastrukturę światłowodową. Chwali się oczywiście swoimi najwyższymi w Polsce prędkościami, 120 megabitów. Jesteśmy zasypywani ulotkami. Znaczy oczywiście nie my, tylko powiedzmy, że zasoby mieszkaniowe, na których Comnet działa. Niebieską obwódką zaznaczyłem mniej więcej dzielnice. Ci, którzy mieszkają na Śląsku, mniej więcej się orientują, jakie to są, gdzie one się znajdują, ale już obejmujemy no, całkiem spory kwartał Katowic. Przedstawiłem tutaj mniej więcej liczbowo, jak wygląda obecnie stan sprzętowy, jeżeli chodzi o D-Linka w Comnecie, czy w ogóle sprzęt, jakiego używamy, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej, jaki to jest rząd wielkości. No i to jest mniej więcej około 40% naszych planów, jeśli chodzi o rozwój. No nie jesteśmy oczywiście na mecie, jeśli chodzi o przerabianie infrastruktury z typowo switchy Soho na jakieś zarządzalne, w których możemy świadczyć usługę telewizyjną. No i taki mniej więcej jest to teraz w tej chwili poziom. Ponieważ mogę od razu powiedzieć, patrząc na tego DIRA 100 tutaj, który jest, tak, jest mniej więcej ich 170 sztuk, możemy powiedzieć, że jest troszeczkę większy poziom klientów, bo niektórzy nie posiadają usługi internetowej, tak, niektórzy klienci jumpboxowi, czyli klienci telewizyjni, no czyli jak widzicie, przypada około mniej niż dwie osoby na jednego switcha zarządzalnego, czyli jak przewidujecie swoją sieć, tak, to też mniej więcej, jak będziecie się rozwijać na początek, to nie frustrujcie się tym, że mniej niż dwie osoby na jeden switch zarządzalny to będą klienci telewizyjni. Droga multicastów od SGT do set-top boxów. My mamy bezpośrednio kabelek z SGT, to znaczy transmisję oczywiście wykonuje dla nas 3S, natomiast mniej więcej tak wygląda droga od, przez naszą infrastrukturę multicastów do Residential Gatewaya, oznaczonego RG na końcu. Większe prostokąty oznaczają switche warstwy trzeciej, tak, albo powiedzmy potężniejsze, nie są to akcesowe. I na środku mniej więcej widzicie, że można spotkać w naszej infrastrukturze momenty, gdzie stosujemy kaskadowe połączenie dwóch switchy, dwóch przełączników, jeden za drugim. I stosujemy również obecnie jeszcze kaskadowe podłączenie dwóch switchy L3, tak, macie na środku switch MIG-10 i po prawej stronie Szczecińska 18. Te switche są połączone w kaskadzie jeden z drugim, takie coś działa. Oczywiście planujemy takie modernizacje, żeby wszystkie nasze switche, przepraszam, przełączniki były podłączone do zarządzalnego centralnego PIM routera. Tak wygląda, tak się kształtuje ruch na wejściu przełącznika, którego tutaj widzicie u góry. Ruch przechodzący do nas kształtuje się około na poziomie 200 megabitów. Waha się nieznacznie, kiedy przychodzi noc. Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli będziecie negocjować jakiekolwiek połączenie do siebie strumienia. Oto
oczywiście nie zawsze się to pewnie uda, by osobna para, osobne włókno mieliście dla Fallonu, Villanu multicastowego, o to by wasz dostawca zadbał o to, by ustawił po swojej stronie wszelkie możliwe, powiedzmy, wszelkie możliwe ustawienia, które pozwolą dla tego ruchu jakieś priorytety na przykład ustawić. Na przykład mieliśmy problemy na początku z transmisją z 3S, które zostały rozwiązane właśnie po naszych monitach. Dało się to w każdym razie zrobić. Mieliśmy problem, w sensie traciły się pakiety. Istnieją mechanizmy, które można wykorzystać. Mamy na naszym czele Cisco katalista i na co chciałbym zwrócić uwagę, to że kiedy łączycie przełączniki katalisty i D-linki, musicie dopasować je do siebie, dlatego podałem ustawienia interfejsu od strony D-linka i czyli VLANu już, w którym jest już multicast. Na co należy zwrócić uwagę, to na ustawienie odpowiednich identycznych jak w D-linku, bo D-linków mamy o wiele więcej, prawda? Więc to na Cisco ustawiamy identyczne parametry. Chodzi o queriera, o te czasy, które tutaj macie, one muszą być identyczne. Jak sobie spojrzycie kiedyś w ustawienia D-linka, znajdziecie tam te parametry, są tam w różnych zakładkach, dopasujcie swoje urządzenia inne niż D-link do D-linka, będzie wam to bardzo fajnie działało. W ten sposób kształtuje się ruch już od PIM routera w kierunku już D-linków, które posiadamy powiedzmy na dzielnicach. Mamy tak to zbudowane, że jeden centralny przełącznik jest w serwerowni i od niego prowadzimy sobie włókna do dzielnic. Na każdą dzielnicę, mniej więcej na grupy budynków, przypada od 1 do 3 D-linków i w zależności od tego, czy to jest bardzo, bardzo duże obłożenie przełącznikami akcesowymi, no to jest albo 12G, albo 27G. To nie jest kwestia, że jeden jest mocniejszy, drugi słabszy, tylko kwestia liczby portów, jaka nam jest potrzebna na danej lokalizacji. Tutaj bardziej widać sinusoidę, tak? Bardziej widać, jak ruch zmienia się w ciągu dnia i nocy. Jeżeli chcecie odjąć, bo to jest cały ruch, jeżeli chcecie odjąć od tego, znaczy chcecie zobaczyć, ile konkretnie z multicastu, to po prostu musicie sobie wzrokowo odjąć niebieski od zielonego, bo mniej więcej tyle samo mamy internetu, czyli symetrycznie mniej więcej wygląda ruch internetowy, a ruch internetowy, który tutaj w tej chwili widzicie, to jest ruch od klientów do świata, czyli ten zielony, a niebieski to jest ruch wychodzący od PIM routera w kierunku sieci, no i tam też w to też wchodzi multicast. Jest to do jednego ze switchy, mamy ich 16, czyli tak mniej więcej około kilkunastu portów musi pracować mniej więcej z takimi przepustowościami. Widać, że na drugim wykresie widzicie, że jednak CPU na takich przełącznikach pracuje. Nie jest to na przykład równa kreska, tylko dzieją się różne rzeczy, tak? Jest tak, że ten przełącznik musi jednak wykonywać jakieś operacje i warto monitorować, czy coś się dzieje z CPU. Mieliśmy już jakieś tam okazje, że widzieliśmy, że na przykład dochodziło do jeszcze większych, większe słupki były, jeżeli chodzi o pracę tych przełączników. W Comnecie korzystamy z D-linków DGS zarówno do internetu, jak i do multicastów. I w przypadku internetu wykorzystujemy jego funkcję warstwy trzeciej, czyli posiada on oczywiście interfejsy na VLANach, jest bramą dla przełączników, dla klientów i te przełączniki, te DGS-y rozmawiają ze sobą za pomocą protokołu ESPF i przekazują sobie informacje o podsieciach, jakie obsługują. Czyli korzystamy z warstwy trzeciej dosyć intensywnie. Wykorzystujemy DHCP Relay, tak? Taki protokół, który pozwala nam posiadać tylko jeden serwer DHCP w firmie i żeby wyciągnąć pewne informacje z przełączników, konkretnie na którym porcie klient właśnie załączył sobie peceta i pobiera się autokonfiguracja, polecam zastosować te parametry tutaj w D-linku dotyczące opcji 82. Co mogę powiedzieć jeszcze ciekawego o warstwie trzeciej w D-linkach, że działa w nich bardzo fajnie protokół VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol,
z linuxowym demonem Keep Alive bardzo fajnie pasuje. Gra to ze sobą, można sobie doprowadzić do takiej sytuacji, jaką planujemy mieć w przyszłości, ponieważ przetestowaliśmy to, natomiast obecnie nie jest to wdrożone, że podsieci są obsługiwane, ich brama jest przełącznikiem D-Linkiem, ale w ostateczności można sobie doprowadzić do takiej sytuacji, że również nasłuchujący w tym VLANie Linux jest w stanie w razie jakichś tam problemów typu, nie wiem, przecięcie światłowodu gdzieś z drugiej strony podjąć pracę po oczywiście usłyszeniu po braku komunikacji z D-Linkiem. Jest w stanie podnieść interfejs i w podsieci mamy cały czas internet. Jeżeli chodzi o multicast, no to są różne szkoły. Różne firmy różnie to u siebie, prawda, stwierdziły, że u nich działa. My tak robimy, że załączamy IGMP snooping we wszystkich VLANach, zarówno internetowych, gdzie przygotowujemy się do, prawda, możliwie kiedyś w przyszłości do telewizji, na przykład na PC-ty. Jest to całkiem możliwe, że kiedyś będzie. Planuję to pewnie, ale to kiedyś ktoś powie na ten temat więcej. No i oczywiście w VLANie internetowym, telewizyjnym, bez tego byście zobaczyli na tych poprzednich wykresach w miarę równą kreskę, taką jaka przychodziła bezpośrednio od dostawcy kontentu. No jest to oczywiście troszeczkę za dużo, żeby to przerzucać przez sieć. Nie jest to potrzebne, można to wygasić. No i ważne jest, że nie wolno na tych przełącznikach załączać tej opcji Querier, tak? Tylko i wyłącznie ten jeden PIM router, którego posiadamy, może być serwerem, który działa jako Querier w VLANie jumboxowym, multicastowym. Co tutaj mam? Nawet do 3 VLANów multicastowych na L3. Ze względu na to, że czasami pracują te L3 w kaskadzie, te switche warstwy trzeciej w kaskadzie, a każdy z nich obsługuje jeden inny VLAN multicastowy, może się zdarzyć, że przez jeden trzeba przewlec, albo nawet przez dwa, trzeba przewlec VLAN multicastowy do następnego. No to tym bardziej, jeżeli ruch jest na poziomie 200 megabitów, no to mielibyśmy już na przykład przy 3 około 600 megabitów na sam multicast. I jeszcze z jednych fajnych rzeczy, które załączam w D-Linku, to jest Safeguard Engine. Po tym, że to pracuje, a pokażę wam, że to się czasem załącza, bo mamy takie informacje, po tym, że to pracuje, że to się ta funkcja się załącza, w sensie załączenie tej funkcji powoduje, że przełącznik wprowadza specjalne algorytmy do ochrony swojego CPU przed jakimś na przykład flodem w sieci. Ponieważ to się czasami u nas załącza, ja pokażę też, co się w ogóle dzieje czasami w sieci, no to wiemy, że to się przydaje, bo nie mamy specjalnie jakichś tam zgłoszeń, że coś nie działa, tak? To oznacza, że ta funkcja warto załączyć. Tak to jak gdyby wydedukowałem. Korzystamy również z opcji Relay, tak? Pokazuję tutaj, jak można sobie zrobić sobie tą prezentację, pewno będziecie też mogli ściągnąć. Jak zrobić, żeby wyciągać z przełącznika, żeby przełącznik was poinformował, na którym porcie się pojawił dany MAC adres i jaki IP tam pobrał, ustawienia. Przydaje się to w momencie, kiedy na przykład ktoś wam przetnie całą wiązkę kabli do jakiegoś przełącznika i musicie to szybciutko połączyć i opiska portów nie pasuje, bądź jeżeli modernizujecie jakąś grupę switchy niezarządzalnych w jeden zarządzalny, no i wszystkich wpinacie na szybko, no czy też na szybko, no w sensie nie wiadomo dokładnie, kto jest kim, albo przejmujecie jakąś sieć, w której też nie wiadomo, co to są za kable, skąd się wzięły i tyle. A tak macie potem spokojnie w logu, oczywiście są jeszcze inne mechanizmy, ale ten jest taki dosyć ciekawy, bo jeżeli znacie po numerach IP swoich ludzi, no to możecie sobie odczytać, z którego portu. Jestem w pewnym momencie, prawda, informacje, o którym, na którym interfejsie się dany przełącznik pojawił. Bardzo fajna sprawa. Wymaga ona załączenia tej opcji Local Relay, która jest zarówno, no, która jest na przełącznikach akcesowych. A w przypadku przełącznika DGS612 wymaga, żeby ustawić option 82 na KEEP. Tam jest coś takiego jak KEEP. Ja teraz pokażę, gdzie to było. Tak jest. Policy, tak? Czyli option 82, czy policy na KEEP ustawić. Wtedy ona będzie przerzucała informacje o tym, jaki to był port, z przełącznika, który jest niżej w hierarchii. Bo w innym przypadku to po prostu dowiecie się, na którym porcie switcha zarządzalnego L3 jest dany, prawda, klient się pojawił, a nie na którym porcie switcha akcesowego.
Polityka, jeden vilan internetowy na L3, wspomniałem już to wcześniej. Robimy tak, że jedna numer... Dostajemy od SGT jakąś tam numerację przeznaczoną na jumboxy i podzieliliśmy sobie ją mniej więcej tak jak klientów, ale na jeden switch warstwy trzeciej numeracja na przykład 128-IP-kowa. To taki, do takiego DGS-a jest podpiętych no, 12, maksymalnie 16 przełączników, bo jeżeli uwzględniamy oczywiście możliwość połączenia w kaskadzie, no albo jeżeli mamy tam gdzieś przełącznik 27-portowy, czy w zasadzie 24-portowy, no to, no to oczywiście tam rzadziej stosujemy kaskadę, bo nie trzeba. Raczej po prostu mamy miejsce tak, w przełączniku. Te kreski, które tutaj są, one symbolizują różne vilany. Dlaczego aż trzy muszą iść pomiędzy tym przełącznikiem pierwszym, a przełącznikiem na Mikusińskiego? Ze względu na to, na to, że wprowadzaliśmy multiroom usługę, że można mieć dwa jumboxy na jednym residential gateway'u, na jednym digesto, żeby one się wzajemnie nie zakłócały, doprowadzamy dwa vilany do takiego residential gateway'a. No i mamy taki jeden vilan multicastowy, w którym są wszyscy klienci, którzy posiadają drugi box na całej sieci, tak? Czyli jest po jednym vilanie na L3 na pierwsze boxy i jeden na całą sieć. Oczywiście jeżeli będzie więcej niż 128 klientów, którzy mają usługę multiroom, no to dołożymy po prostu drugi. To nie jest jakiś tam kłopot. Może będzie kłopot, ale obyśmy mieli takie problemy, jak mówił kiedyś mój znajomy. Jeżeli chodzi o stosowanie DGS-ów jako PIM routery, są sieci, osobiście znam osoby, które posiadają w swojej sieci DGS-y jako PIM routery. Ta funkcja tam dosyć fajnie działa, bo jest to wtedy o wiele oczywiście taniej, nie trzeba stosować katalistów, tylko można bardzo fajne switche, przełączniki. Co można powiedzieć z zalet? No oczywiście cena. Przy bardzo niewygórowanej cenie mamy nawet już porty 10G. No nie są to oczywiście porty, tylko powiedzmy, że można dokupić do tego wkładki. Mamy oczywiście wtedy jednego producenta, bo ja oczywiście polecam bardzo, żeby stosować w akcesie D-Linki, zaraz powiem dlaczego, a jeżeli chodzi o switche warstwy trzeciej, no to jeżeli to mamy wszystko naraz razem, no to nie trzeba uczyć osób w technicznych wielu różnych, bardzo różnorakiego sprzętu naraz, tak? Jakie są problemy? No były problemy, które polegają na znikających kanałach, tak? I żeby rozwiązać raz na zawsze ten problem i opowiedzieć, jak się go wyklucza, opowiem to tutaj po prostu na forum. W momencie, kiedy taki przełącznik pracuje w warstwie trzeciej, zarówno do telewizji, jak i do internetu, to znaczy w warstwie trzeciej, nawet do telewizji, to nie należy na nim załączać IGMP snoopingu. Funkcja i PIM routera i IGMP snoopingu razem nie chce jeszcze za dobrze działać. Być może będzie to kwestia poprawki w jakimś najnowszym oprogramowaniu do niego. Rozwiązuje się to w ten sposób, że per jeden port, na którym nie musicie załączać IGMP snoopingu, przeznaczacie sobie jakiś tam vilan telewizyjny. Kiedy podłączycie sobie do przełącznika następny akcesowy, tak, to dla niego przewidzicie następny inny numerek do multicastów. Pakiety typu broadcast. Należy uważać na to, co się w sieci śmieci. Należy uważać, podsłuchiwać, sprawdzać, czy czasem nie dzieją się jakieś sztormy, czy czasem jakieś karty sieciowe się nie popsuły i nie plują jakimiś pakietami, którym nie wiadomo, co to są. Jeżeli się używa D-Linka w warstwie trzeciej, czyli on też również nasłuchuje na tym interfejsie, no jest bramą na tym vilanie, jest bramą dla przełączników, no to jak najbardziej słyszy wszystko, co się tam dzieje. Najlepiej doprowadzić do takiej sytuacji, że odpowiednimi regułami, ACL-kami, tak, możemy to tak spolszczyć, ustawcie wszystko tak, żeby nic nie słuchało, tylko i wyłącznie było bramą. Żeby było bramą, bo na przykład po protokole dynamicznego przyznawania numeru IP dostanie tam jakiś numer IP jako bramę, ale żeby na przykład na pinga nie odpowiedział, na UDP nie słuchał nic. Da się to tak zrobić, nawet jeżeli się używa tego protokołu relay, no to należy po prostu odpowiednio wcześniej zrobić regułkę, która pozwoli na porty, znaczy na ruch UDP na 67 porcie, żeby taki akurat usłyszał przełącznik, ale żeby resztę w ogóle odrzucał. No i wtedy jest spokój, wtedy CPU nie słyszy nic innego. Problemem jest co? Jeżeli się
pinguje przełącznik z innej podsieci. Załóżmy, że jakiś przełącznik obsługuje podsieć 10, już w skrócie, nieważne jaka, drugi obsługuje podsieć 20, no to drugi przełącznik w innym miejscu. No wtedy, kiedy klient będący w podsieci numer 20 robi jakiś skan podsieci 10 i trafia oczywiście na IP bramy, no to wchodzi od strony WAN-u, nazwijmy to tak, do takiego przełącznika, czyli nie z tego samego VLAN-u co klienci, tylko z jakiegoś tam, prawda, wspólnego dla DGS-u, w którym one ze sobą gadają. No czyli trzeba dosyć te reguły również na WAN-ie ustawić, a tam przecież one teoretycznie rozmawiają tylko ze sobą, na przykład u nas protokołem OSPF. Jest dosyć ciężko to wszystko zrobić. Ale jest to oczywiście możliwe, dlatego tak bardzo zwracam uwagę na to, żeby ustawiać wszelkie możliwe, ograniczać wszystko, no czyli polityka domyślna, drop na wszystko i otwierać sobie po kolei, co chcecie. A normalnie oczywiście wszystko jest otwarte, czyli wyjęty z pudełka i skonfigurowane na zasadzie postawienia interfejsu będzie działał w laboratorium, ale trochę się może popsuć. Używać odpowiedniego oprogramowania dla tego przełącznika. Ja korzystam z serii 2.40, mimo że teraz jest już dostępna na FTP D-Linka wersja 2.50. No wiąże się to oczywiście z tym, że musiałbym przerwać pracę tam przełącznika i wgrać nowe oprogramowanie, wytestować i zrobić. Na biurku to działa, ale ponieważ ta konfiguracja teraz mi działa bardzo dobrze, na razie tego nie ruszamy. Co jeszcze tutaj ciekawego? Wnioski. Osobny VLAN, multicastowy port, tak to powiedziałem. I bez odpowiednich tych reguł filtrowania nie stosować warstwy trzeciej zarówno jako w internecie i w multicaście. Jeżeli tego nie macie tych reguł, no to mogą być problemy. Jakie mieliśmy kłopoty? No takie, że pojawiały się jakieś pakiety uszkodzone, które zajmowały na tyle przełącznik, że wzrastał ping do niego, tak na poziomu na przykład 50-100 milisekund do samego przełącznika, no i przestawały ze sobą rozmawiać OSPF-em. No, czyli znikało również z routera głównego w tym momencie informacje o podsieciach, które dany przełącznik obsługiwał. Przechodzimy już do switchy akcesowych. Tak wygląda mniej więcej ruch na porcie gigabitowym takiego przełącznika, który obsługuje 6 klientów telewizyjnych. Jest to oczywiście dniowy, to znaczy tutaj nie jest dniowy, tylko to jest tygodniowy, ale w sensie te grupy tutaj, ten wykres, możecie widzieć dni, tam 16 lutego, 17 lutego. Krótki tutaj macie opis, ile tutaj portów jest i jeżeli nie znacie dokładnie tych przełączników, to one mają zarówno wersję 20 kilka i 50 portów. Ich stosujemy również przełącznik rzadko, bo mamy ich tylko też kilka, ale są takie miejsca, gdzie mamy małe skrzynki, gdzie już niestety nie możemy ich na przykład w szybki sposób rozbudować na większe, albo jest to bezcelowe, gdyż tam jest na przykład 5 klientów, którzy w ogóle mieszkają w tym bloku i wszystkich 5 mamy. Zdarza się tak, ale to są na przykład jakieś tam budynki bardzo daleko, typu prywatna kamienica. Dostosujemy wtedy tego typu urządzenie jak DES3010G. Również na nim działa normalnie telewizja. Polecam oczywiście wgranie najnowszego oprogramowania, żeby to wszystko ładnie hulało, żeby mieć spokój sumienia. Ważne jest, żeby tam sobie z konsoli najpierw za pomocą kabla RS232 wgrać prom, bo inaczej można sobie ten przełącznik po prostu zablokować i trzeba go będzie gdzieś wysłać. Jeżeli chodzi o multicast i switche warstwy access, co tam załączamy i dlaczego? Może DHCP binding to tutaj jest błąd, bo powinien być oczywiście IGMP snooping. Załączać, pamiętać o tym, żeby go globalnie załączyć. Pojawiają się czasami telefony od znajomych, że coś tam im nie działa, pomóż proszę. Okazuje się, że niezałączony jest jeszcze globalny IGMP snooping. Przełącznik ma 2 zakładki, gdzie można go ustawić. No i oczywiście chodzi o IGMP snooping w VLAN-ach, zarówno internetowym, jak i multicastowym. Tam też załączamy snooping. Jeżeli chodzi o MAC-based priority, da się i bardzo fajnie działa zrobić tak, że uprzywilejowujemy dajemy przywileje ruchowi multicastowemu. Jest to do zrobienia, bardzo fajnie działa akurat taki, który jest związany z MAC adresem PIM routera, bo jest jeden na całą sieć, bądź na jeden VLAN, w tym sensie, bo jak się, co interfejs, to tam jest na przykład MAC adres o jeden do góry, ale w przełączniku da się uprzywilejować MAC adres routera PIM, który daje strumień do boksów.
Jest to troszeczkę, to trzeba w trzech krokach zrobić, ale da się. Trzeba najpierw taki MAC adres statycznie wpisać do przełącznika, czyli jak go wyszukamy w przełączniku, zrobić tam, prawda, permanent, tak, żeby tam on był na stałe wpisany, odblokować możliwość na porcie pracy właśnie w trybie MAC-based priority. Co jeżeli chodzi o same multicasty? W takiej kolejności, a tutaj widzę też się powtórzyło coś, querier. Tam, gdzie jest querier na dole w przedostatniej linijce, powinno być o tym data-driven learning, żeby załączyć. Data-driven learning dla danego VLANu należy mieć na enabled. Ja może sobie to już, bo nie będę teraz w tej chwili to poprawiał, w prezentacji, którą Państwo dostaną i będą mogli w sensie sobie pobrać z internetu, już to tam będzie poprawione. Ustawiam również parametr data-driven learning max entries na 256 w tym przełączniku, a queryera oczywiście na disabled. Jeżeli chodzi o internet, te przełączniki mają bardzo fajne sprawy, bardzo fajne feature'y, można powiedzieć. Oczywiście nie wszystkie mają na przykład ACL-ki. Ten ostatni, najmniejszy, DES3010G, nie posiada możliwości wpisania na przykład ACL-e, które by pozwoliły wyciąć na przykład Sasera albo Blastera, tak? Czyli wszystkie, całkowicie ruch wyciąć na portach 135, 139, 445, co robimy. I wycinamy, no i też mamy w tym momencie większy spokój. Załączamy funkcję, która się ten nazywa ten local relay. Pokazałem, dlaczego to się przydaje. Można to oczywiście zastosować bądź nie. Bardzo fajna jest i we wszystkich tych przełącznikach działa funkcja cable diagnostics. Co pozwala? Pozwala zobaczyć, na którym metrze jest uszkodzenie kabla, na którym metrze od przełącznika. Wielokrotnie już się tak zdarzyło, że nie trzeba było do klienta w ogóle się udawać, przynajmniej natychmiast, gdzie powiedzieliśmy mu po prostu grzecznie, że proszę sobie sprawdzić na przykład 3 metry od wtyczki, czy czasem nie ma pan czegoś na kablu, nie jest przygnieciony. No i jeżeli tak oczywiście było, no to serwis był uzgadniany na przykład w jakiejś porze, która bardziej pasowała nam i klientowi, niż że od razu, prawda, gdzieś jakiś tam wyjazd. Czy nie mówiąc o tym, że oczywiście kiedy są na przykład uszkodzone jakieś żelki bądź kabel gdzieś jest uszkodzony po środku, gdzieś w klatce jakiś wandal, no to nasi technicy są w stanie szybciej zdiagnozować awarię. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście bardzo korzystamy, jeżeli chodzi o te przełączniki, z możliwości odczytywania wszelkiego rodzaju informacji na temat pracy przełącznika, dlatego o tym tutaj napisałem. Jeżeli chodzi o multicasty, to załączam również filtrowanie niezarejestrowanych grup multicastowych na przełączniku, czyli następna pozycja, którą tutaj Państwo widzą. Przydaje się to, zmniejsza to ilość ruchu, szczególnie przy przełączaniu kanałów. Widać to, jak chcecie sobie to zdiagnozować kiedyś w laboratorium, podłączcie sobie kiedyś, oczywiście niektórzy z Was mają na testy Jumboxa, niektórzy będą kiedyś mieli, podłączcie sobie 2 boksy i podsłuchujcie sobie TCP dumpem na trzecim porcie i przełączajcie kanały. W momencie, kiedy kanał jest wyrejestrowany i przechodzi przez kolejne przełączniki, pakiet, który wyrejestrowuje daną grupę, on jest cały czas jeszcze nadawany. Jest jeszcze cały czas nadawany przez stację, no i wtedy jest on rozgłaszany do wszystkich portów, jest wtedy praca tak jak multicasty robią niezarejestrowane. Można to oczywiście wyłączyć właśnie tą funkcją i ja polecam jej załączenie. Loopback detection, bardzo fajnie się z tym pracuje, tak? Jest to bardzo również ułatwiająca pracę i życie funkcja. Ona po prostu wykrywa pętle w sieci i czasami pętle robi zaciśnięty kabel. Nie wiecie o tym, bo ostatnio czasami się, ostatnio mieliśmy takie sytuacje, gdy były naprawiane dachy i gdy opalano kable, no czy oczywiście próbowano naprawiać te dachy, ale opalano przy okazji nasze kable, które tam gdzieś się znajdowały, no i również wtedy się pojawiała informacja o tym, że switch czy przełącznik wykrył pętlę. Filtrowanie ruchu, już powiedziałem, zmniejsza to ilość ruchu na uderzającego w warstwę trzecią. Nie przechodzi to już po prostu wyżej, tylko jest zatrzymywane bezpośrednio na przełączniku. Polecam, jeżeli możecie to zrobić, to kompletne wyrzucenie ruchu Microsoft, jeżeli chodzi o SMB, tak, czyli o otoczenie sieciowe.
zarówno porty 137, jak i 138. Zdarza się, że wybieranie głównego, jak się to nazywa, katalogowego do usługi w każdym bądź razie głównego, jak kogo? Właśnie, wybieranie master browsera bardzo długo trwa i jest, często się wiąże ze sztormem pakietów na porcie 137 i 138, gdy na przemian stacje starają się być pierwszą. Port security, co tutaj robimy? Ustawiam na portach klientów nieposiadających usługi telewizyjnej ograniczenie polegające na tym, że maksymalnie 3 MAC adresy mogą być per jeden port, a gdy ktoś ma usługę telewizyjną i posiada też Residential Gateway'a, DIRA 100, to dajemy możliwość klientowi posiadania 6 MAC adresów. To znaczy nie on tyle może mieć, tylko przełącznik tyle przyjmie. Co mogę powiedzieć o funkcji Auto Configuration? Do czego się przydaje? Przydaje się, gdy przełącznik ma jakąś usterkę, należy go szybko wymienić. Mamy kilka przełączników w firmie rezerwowych, które są skonfigurowane w tej opcji, mają ją załączoną. Wystarczy ją po prostu zanieść na miejsce i mieć odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP z możliwością wpisaniem pliku, prawda, który do tego serwera, który z konfiguracją. Przełącznik, gdy startuje, próbuje pobrać informacje o tym, z jakiego serwera TFTP ma pobrać konfigurację. Wystarczy tylko potem wejść na przełącznik, zrobić mu zapis konfiguracji i sprawa jest gotowa. A podmianę robi się tylko w ten sposób, że ktoś bardziej zaawansowany zmienia w serwerze MAC adres aktualnego przełącznika na nowy, a technik bierze pod pachę przełącznik i tylko go wymienia. Jest to bardzo fajna sprawa. Teraz Państwo widzą ruch już w następnej warstwie, czyli już na wejściu DIRA 100. DIRA 100 jest przełącznikiem malutkim, może pracować w trzech różnych trybach. Jest odpowiednie oprogramowanie dostępne, gdzie pracuje raz jako router, raz jako VLAN switch, a raz jako triple play, tak? Tylko że te triple play, które tam jest, no nie przydaje się do telewizji Jumbox. Z powodów różnych, ale zdecydowaliśmy się, że najlepiej wszystko pracuje, kiedy on jest z oprogramowaniem, które robi z niego po prostu rozszywający VLAN-y przełącznik. Jeżeli chodzi o usługę multiroom, tak, i dwa VLAN-y, jest tak, że dopóki były Motorola głównym boxem, set-top boxem w SGT, nic się specjalnego nie działo. Natomiast gdy pojawiły się ZXL-e, pojawiły się jakieś kłopoty i diagnoza pokazała, że ponieważ ten przełącznik jako rozszywający VLAN-y przełącznik nie posiada tam IGMP snoopingu, no to drugi z boksów odbiera to samo co pierwszy. No trzeba to po prostu było zlikwidować, żeby nie było nadmiernego ruchu na obydwu przełącznikach, no bo bez tego, gdy oglądamy na jednym jedynkę, na drugim dwójkę, to obydwa naraz dostają również jedynkę i dwójkę. Jest to po prostu tylko rozszycie VLAN-ów. Doprowadzenie dwóch VLAN-ów różnych do boxa, do DIRA, no likwiduje ten problem, oczywiście zwiększa ilość ruchu w sieci, bo jest nadmiarowy jeden VLAN na multirooma, no ale nie ma w tym momencie problemów z boxami. No i co jeszcze można powiedzieć, no to problem styku 100 megabitowego, brakuje w tej chwili taniego, bo na pewno są oczywiście urządzenia, można stosować przecież jako w ten sposób też tylko DESY 3010G, ale brakuje taniego urządzenia, które by pozwalało więcej niż 100 mega dla klienta dać internetu, są już takie taryfy również dostępne u nas, jak i te telewizje dodatkowo, a szczególnie gdy wyobrażamy sobie klienta, który ma dwie Motorola HD z nagrywarkami i tak, nagrywa jeden kanał HD, ogląda aktualnie drugi i przełącza się na trzeci, tak, kiedy przełącza się pomiędzy dwoma kanałami HD. Jumbox może tak zrobić, żeby nie były jeden za drugim kanały HD i lekko zmniejszyć problem, no ale on istnieje. Co nam pozwoli D-Link zmonitorować? Loguje takie informacje jak
status portu. Ja sobie w każdym razie tutaj loguję dla sieci.com.net, takie rzeczy. No i on również bada możliwe różne inne zdarzenia. Następne zdarzenie, które tutaj widzicie, krytyczne, oprócz tych pierwszych trzech, gdzie po prostu tylko status portu widzimy, no to przełącznik nas informuje, że jakaś tam końcówka, jakiś PC ma taki numer IP jak on. U nas się to zdarzało, jak jeszcze mieliśmy możliwość wpisywania sobie ręcznie numerów IP do komputerów i zewnętrzne numery IP dawaliśmy, prawda, klientom na kartce. Odeszliśmy od tego, w tej chwili tak się staramy, żeby wszyscy mieli automatycznie, no ale mogło takie coś być. Funkcja IP MAC port binding, następna, pozwala nam zablokować port, jeżeli nie został pobrany numer IP z automatu na tym porcie. Ten przykład, który tutaj widzicie, to jest wtedy, kiedy sobie klient podłącza kabelek nie do portu WAN, tylko do portu LAN. Jest to zmora z sieci, gdzie nie ma przełączników zarządzalnych. Kiedy klient, prawda, po sprzątaniu sobie tutaj wsadza przełącznik na odwrót. Port security violations. Widzicie tam MAC adresy o jakichś takich nienaturalnych numerkach. Zdarza się to i port to również, znaczy przełącznik to zablokuje, jeżeli mamy port security załączone i pozwolimy na przykład tylko na 3 MAC adresy. A, jeszcze wrócę tylko do, jeszcze raz wrócę tutaj, wykrywanie pętli. Te dwa ostatnie, przedostatnie zdarzenia to w ten sposób loguje informacje przełącznik serii DES-35. A te ostatnie w ten sposób informacje podaje przełącznik DES-30. Co można zrobić, jeżeli chodzi o tego typu informacje? Można sobie to wrzucić do rsysloga, on to wrzuci do bazy MySQL-owej i na przykład już potem wyciągać to z bazy MySQL-owej jakimś fajnym oprogramowaniem. Logujemy sobie jeszcze, czy na bieżąco oglądamy pracę sieci za pomocą programu Dedude. Te wszystkie takie kółeczka, które tu widzicie, to są rejony u nas. W takim rejonie jest liczba przełączników również wpisana, tak? I widzimy na bieżąco ruch, jaki się generuje. Bardzo fajnie działa to z programem Dedude. Były już głosy, że nie działa to dobrze. Ja uważam, że to bardzo fajnie działa i u nas to właśnie w ten sposób pracuje. Dziękuję. A ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz tak na zakończenie. Bardzo dziękuję przede wszystkim też i Bartkowi Czerdybonowi, i Adamowi Rakowi, i Łukaszowi, którzy pomogli tutaj zebrać te doświadczenia i przedstawili to. Natomiast to, co rozmawiałam z Bartkiem też jeszcze w ubiegłym roku po poprzednim PLNOG-u, chcielibyśmy tak naprawdę podzielić się wiedzą i chcielibyśmy zrobić warsztaty. Jeżeli chodzi o PLNOG-a, w przeciągu 40 minut niestety nie da się przekazać wszystkiego, co mamy do powiedzenia. Zachęcam do kontaktu, czy ze mną, czy z Bartkiem, czy z Łukaszem. Jeżeli chodzi o forum SGT, ci z Państwa, którzy mają dostęp, ci z Panów, którzy mają dostęp do forum SGT, tam jest część, która jest poświęcona D-Linkowi. Ja zachęcam do zgłaszania wszelkiego rodzaju problemów. My możemy poprawiać pewne rzeczy, które są w firmware'ach, możemy poprawiać pewne rzeczy, które są w przełącznikach, które gdzieś tam nie działają, ponieważ nie mamy możliwości stwierdzenia w warunkach laboratoryjnych wszystkich przypadków, które występują tak naprawdę w naturze. Natomiast jest jeden warunek konieczny, musimy wiedzieć o tym. Także bardzo proszę o kontakt ze mną, bądź bezpośrednio na forum o wrzucanie informacji. Będę też wdzięczna za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Mogę tutaj udostępnić swój kontakt, mój mail zresztą tutaj jest na prezentacji. Jeszcze raz dziękuję za współpracę.